I witam Państwa ponownie. To są gorące pytania. Mówić będziemy o polityce krajowej, ale oczywiście także o tym, co by się wydarzyło, gdyby kolejne wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość, ale nie było w stanie samodzielnie rządzić, bo takie są wnioski z ostatnich sondaży. Czy tutaj w grę wchodzi także zmiana w polityce zagranicznej? O tym będziemy mówić z naszymi gośćmi. Skończyliśmy temat bardzo ważny, temat potencjalnego zagrożenia wojną, agresją zbrojną ze strony Rosji na Ukrainę. No i także rozważaliśmy scenariusz, w którym to Polska byłaby zaatakowana. Wobec czego postawiliśmy na koniec pytanie, czy ambasada polska powinna być ewakuowana, czy najpierw członkowie rodzin dyplomatów, potem sami dyplomaci, jak w takim wypadku zadziałać. Więc wrócę do tego pytania na początek bardzo krótko. Jarosław Guzy, jak widzi taki scenariusz? No, oczywiście należy pozostawić decyzję tym osobom, które nie są zatrudnione bezpośrednio, czy zostają w Kijowie, czy nie. Natomiast no, my pamiętając chociażby takie heroiczne gesty ze strony dyplomatów zachodnich, no, Watykanu, zwłaszcza w 20 roku, kto nie opuścił Warszawy w czasie nawały bolszewickiej i groźby zajęcia Warszawy. Myślę, że rząd polski również czyniąc gest wobec Ukraińców nie będzie podejmował takich kroków i słusznie. To przechodzimy do tematu głównego w tym punkcie programu, ten sondaż. Kto będzie rządził po kolejnych wyborach? Drodzy Państwo, DGP, czyli Dziennik Gazeta Prawna i RMF FM przedstawiły wyniki takiego sondażu. Możemy spojrzeć. Właśnie w ten sposób to wygląda. Zaraz zobaczymy wyniki. Na które z ugrupowań zagłosowałaby pan, pani w wyborach do Sejmu, gdyby lista komitetów wyglądała następująco? Zjednoczona Prawica razem 33,2%. Koalicja Obywatelska też łącznie tutaj 26,1%. Szymon Hołownia 2050 10,6%. Lewica 6,2%. 6% PSL i 5,8% dla Konfederacji. Natomiast w mediach społecznościowych także pan profesor Maliszewski zaleca politykom Prawa i Sprawiedliwości pracę, pokorę i cierpliwość, właśnie w obawie przed tym, że Prawo i Sprawiedliwość mogłoby nie stworzyć samodzielnego rządu, mimo tego, że te wyniki kształtowałyby się właśnie w ten sposób, jak widzieliśmy to na zaprezentowanych wynikach sondażu. Jak patrzy na to pan profesor? Oczywiście no, PiS musi pokazać siłę, no, właśnie wycofanie się z Ukrainy czy pracowników z ambasady, no, byłoby takim pokazem pewnej słabości, która byłaby szybko wykorzystywana przez opozycję. No, to nas nic nie kosztuje, to jest też pokazanie właśnie takiego symbolicznego no, i realnego wsparcia dla sąsiadów. No, a ten symboliczny, o którym wspomniał tutaj pan Guzy, prawda, ta kwestia związana z naszą przeszłością, z naszą historią i z tym, jak my traktowaliśmy te ambasady, które pierwsze wycofywały się z Polski, no i właśnie jak to pozostało w pamięci naszej historycznej, to jest bardzo ważne. No ale wracając zaraz do... No ale bezpieczeństwo dyplomatów to też jest kwestia, można powiedzieć, pierwszorzędna i honorowa dla państwa. No tak, tylko że to zawsze jest na to czas. Na szczęście jesteśmy krajem, który no, ma różne możliwości ewakuacji swojej ambasady, prawda? To nie jest jednak taka duża odległość, żeby to zrobić. No ale wracając jeszcze do tej kwestii, czy PiS ma szansę na samodzielne rządy? No oczywiście ta szansa ciągle istnieje. Natomiast no, zagrożenia dla tych samodzielnych rządów są coraz większe niestety i wynikają z różnych błędów. Jeden teraz myślę, że konsumujemy, to jest ten związany z takim brakiem jednoznaczności, gdy idzie o walkę z pandemią. Coraz bardziej, myślę, dochodzą do głosu ludzie, którzy mówią, popełniono błąd, nie podjęto strategii leczenia, podjęto strategię izolacji, wygaszania i w tym nie byli konsekwentni. I to teraz daje opozycji
podwójną możliwość atakowania. Z jednej strony ci, którzy byli za silniejszymi obostrzeniami, no atakują, że tutaj, prawda, nie podjęto wystarczająco daleko idących kroków, i ci, którzy byli przeciwko tym obostrzeniom, mówią tak, zobaczcie, można było tworzyć, to zresztą na portalu W Polityce mamy ten news, który pan Pospieszalski po rozmowie z panem Orbanem dotyczącym terapii pana Bodnara, prawda, gdzie tam jest stwierdzenie pana Orbana, że no nie będę gadał z płaskoziemcem, choć on ma rację. Tam pada takie stwierdzenie, no a chodziło o tą rację dotyczącą tego, że w Polsce nie podjęto kwestii leczenia. I to jest, ja ciągle mam przekonanie, że to będzie ten najważniejszy kwestia ewentualnie przegranych wyborów. Z inflacją lepiej sobie tutaj radzą rządzący, przynajmniej pokazują, że podejmują jakieś realne działania, no i to przynosi efekty. Gdy idzie o politykę międzynarodową, no to ta skomplikowana sytuacja, o której rozmawialiśmy poprzednio, ustawia nas w szczęśliwszej sytuacji. W tej chwili no Polska musi być jakoś potraktowana inaczej i to może nawet wymusić na Unii Europejskiej na przykład zaprzestanie tego bojkotowania, wypłacania nam tych kwot należnych nam i z Polskiego Ładu i dodatkowo, prawda, z funduszu odbudowy. Funduszu, prawda, odbudowy. Zatem powracam do punktu wyjścia. Obawiam się, ta słabość, gdy idzie o działania przeciwko pandemii, no będzie, jeżeli tu się nic nie zmieni, nie znajdą sposobu na to, aby to i PR-owsko lepiej rozegrać, no i wdrożyć może trochę inny, skuteczniejszy model. No i jest jeszcze nadzieja, że faktycznie ten Omikron nie będzie tak groźny, jak to, co się działo, prawda, wcześniej. Jeżeli mówimy o pandemii, faktycznie to ten bunt społeczny obserwowaliśmy ostatnio w Kanadzie, w Ameryce Północnej. Natomiast czy faktycznie to będzie numerem jeden, jeżeli patrzymy właśnie o wyzwania stojące przed rządem, przed kolejnymi wyborami? No i jakie znaczenie będzie miał fakt, że Polska może, no bo to jest ocenne i jeszcze tego nie wiemy, urosnąć tutaj na lidera, jeżeli chodzi o sprzeciw agresji rosyjskiej na Ukrainę? Jarosław Guzy. Po pierwsze, jeśli chodzi o pandemię, jest tutaj takie dosyć wąskie patrzenie na ten problem z punktu widzenia krajowego. Ja obserwuję pandemię od początku, kiedy to zaczęła się w Chinach, w niejasnych okolicznościach, dodajmy. I mogę powiedzieć jasno, żaden kraj nie wdrożył skutecznej walki z pandemią. Po prostu pandemia przerosła wszystkie kraje. One oczywiście były gorzej lub lepiej przygotowane. W kontekście polskim, kiedy wieloletnie zaniedbania w dziedzinie służby zdrowia, słabość struktur przyczyniły się w dużej mierze do kosztów zwiększonych, to jednak trzeba powiedzieć jasno, żadna strategia nie zadziałała. Najbardziej charakterystyczne to było, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, gdzie wybory odbywały się w trakcie pandemii, bardzo istotne wybory i pandemia odgrywała bardzo ważną rolę. Polityka Trumpa była wielokrotnie krytykowana, potem nastąpiła polityka Bidena. Właśnie takie podejście, mówił, tak jak pan wspomniał, o niejasności okoliczności, w których wybuchła pandemia, między innymi. No tak, oczywiście i do dzisiaj to jest, chociaż poprawność polityczna każe unikać zwarcia z Chinami w tej sprawie. W Chinach wręcz przeciwnie, wszyscy są przekonani za pomocą propagandy rządowej, że wirus został wykreowany przez CIA i dostarczony do Chin najrozmaitszymi sposobami. Tak, no my tego nie wiemy, bo ta propaganda chińska do nas nie dociera. To jest szczyt absurdu, ale coś takiego jest rzeczywiście. Natomiast koszty Trump poniósł bardzo duże. On również bardzo chaotycznie reagował na pandemię. Ale w gruncie rzeczy Joe Biden zapłacił kolejną cenę za to, że środki, które wdrożył czy próbował wdrożyć, też nie zadziałały. Przypomnijmy Szwecję, która miała wyjątkowo swobodny stosunek do pandemii. Dokonała raptownego zwrotu, podobnie jak kiedyś Brytyjczycy. No, co tu dużo mówić? Pandemia okazała się być wyzwaniem, któremu nie sprostał nikt na świecie.
łącznie z Chinami, bo w tej chwili mamy tam rozwój Omikrona i te drakońskie zasady, które rząd chiński wprowadzał, korzystając z możliwości, jakie daje absolutna władza, izolowanie całych miast, dzielnic, niedbanie obywateli w ogóle itd., itd. To też nie działa w przypadku wirusa, który ma te możliwości jak Omikron. Wracając do pytania, jakie mogą być koszty polityczne dla PiS-u, to jeśli chodzi o pandemię, to jest pytanie, w jakim momencie będziemy, czy będziemy już na etapie wychodzenia z pandemii i odzyskiwania wszystkich możliwości, które zostały ograniczone przez ten czas w momencie wyborów, czy nie. Myślę, że oceny obecne, aktualne będą mniej istotne niż samopoczucie społeczeństwa w danym momencie. I obecne sondaże są mało miarodajne pod tym względem. Natomiast jeśli chodzi o inne przyczyny, tak, czy przyjdzie wzmocnienie w tej międzynarodowej polityce właśnie wskutek zagrożenia? Przechodząc do innych problemów. Oczywiście mamy problem w przypadku PiS-u zużycia władzy naturalnego. To jest druga kadencja w Polsce. Dwie kadencje to jest bardzo, bardzo dużo. To się zdarza dopiero drugi raz. A więc PiS oczywiście musi eliminować swoje błędy, bo paradoksalnie opozycja jest bardzo słaba, niezależnie od wyników sondaży. A tylko, że władza również słabnie z punktu widzenia właśnie nieradzenia sobie z patologiami, które się rodzą w trakcie sprawowania władzy. A no niestety trzeba to zauważyć razem z tym, jak słabnie, bo to prawda, te kryzysy też widać, gdzieś tam jakieś pęknięcia również, to rośnie niestety samozadowolenie niektórych rządzących. To też trzeba... No tak, no to jest ten czynnik zmęczenia władzy między innymi. Oczywiście to samozadowolenie. Natomiast oczywiście PiS nie powinien panikować. I tutaj, jeśli chodzi o sprawy zagraniczne, o które pani pyta, paradoksalnie PiS w tej chwili wychodzi na o wiele lepszą pozycję. Niezależnie od tego, że problemy z Unią Europejską są. Ale nagle uświadomiliśmy sobie, że nie żyjemy w teatrze, tylko w świecie realnych zagrożeń. Najpierw mieliśmy kryzys na granicy polsko-białoruskiej, który uświadomił, do czego nam służy państwo. I PiS na tym zyskał, nad czym bolała opozycja bardzo, ponieważ okazał po prostu się twardym, odpornym na tego typu zagrożenia. Natomiast teraz z kolei w kryzysie ukraińskim rząd PiS cieszy się, co dużo mówić, ta polityka poparcia opozycji. No bo jakże mogło być inaczej, prawda? Oczywiście mamy cały czas te bzdurne kawałki na temat tego, czy rząd PiS-u zmierza na wschód, w stronę Kremla, w stronę Putina, zadaje się z putinowskimi agentami na Zachodzie, to a propos tego sojuszu w ramach Unii Europejskiej. Faktycznie to może być również, przełożyć się na wyniki w sondażach, to ostatnie zdanie dla pana profesora. Dopiero początek dyskusji. Ja wiem, moglibyśmy długo, ale czas nam się tutaj antenowy kurczy, panie profesorze. Wydaje mi się, że faktycznie słabość opozycji jest dużą szansą dla PiS-u i te, gdy idzie o to pytanie wyjściowe, samodzielne rządy są możliwe, dlatego że opozycja nie potrafi grać kartami, no, które ma w talii, no i mając nawet atuty, nie jest w stanie ich właściwie wykorzystać, ciągle zmienia jakby opcje, próbuje na różnych fortepianach niby to rozgrywać, ale to zamiast wzmacniać przekaz, rozmydla go, no i dzięki temu to PiS wychodzi na tego poważnego, który przynajmniej wie, co robi, zwłaszcza gdy idzie o decyzje gospodarcze. Ale pokora zawsze się rządzącym przyda, to tak na zakończenie i dla dodania jakby łyżki dziegciu do tej beczki miodu. Dziękuję serdecznie panom za rozmowę. Niestety musimy zakończyć, bo oczywiście dyskusja była bardzo ciekawa, za co dziękuję naszym gościom. Jarosław Guzy i Arkadiusz Abłoński. Dobrego dnia panom życzymy i oczywiście państwu za uwagę. Niezmiennie dziękujemy, kłaniamy się nisko i do zobaczenia.